czekaj, ja się przywitam jeszcze, bo nie... No i tak, Krzysiu, przywitaj się. Hello, widzowie, no i jeszcze nie zdążyłem się w ogóle przywitać, na serio, bo... No, dobra, to zacznijmy walkę na start. Dobra, strzelaj, Krzysiu, swoim pokiem. Poczekaj, jak ja tu wezmę, na początek to ci wezmę Flafiego. Ej, gdzie ty poszłeś? No dobra, chodź, gaski. Czas na bitwę. Accept. Serio, Flafim? Zaraz go zmienię, spokojnie, chcę się, żebyś się podlewelował. A złoś na jakiego ja zmienię? Ej, ty nie leczyłeś poków przed walką? No dobra, i tak wygram. No i tak, Krzyś, przegra, bo ja mam najsilniejszy atak na świecie. Zaraz się dowiecie jaki, ale... Ty wyjąłeś Glooma! Sleep powder! Ty wyjąłeś Glooma! Dobrze, sleep powder, uśpicie. Zasnąłeś. A zasnąłeś, Wen, co? To był mój plan. A co ty myślałeś? A wiesz, kogo ja mam? Pluma. Tylko ja cię erupcją. Albo lawa plumę. Ja cię sleep powderem. A ja cię darłem. Javier Charizarda. Dragon Rage. Erupcja. Tak mało HP. Jak zwykle wygrywam. Dobra, używam tym razem Wing Attack. To było bardzo efektywne. To było bardzo efektywne, to było zbyt efektywne. Pokonam cię, Krzysiu. Nie. Tak? Erupcja. O nie! Wing Attack jest strasznie silny. Teraz użyję Slash. Death Kong, ratujesz. To serio, Slash jest taki... Tak silny? On miał prawie 50 tyle, ale tylko do hita. I jak ona hita? No. Sam w to nie wierzę. Musisz to wkleić na początek jako najlepszy moment w filmie. Nie wkleję tego, bo nic nie wklejam na start. A ja od prawie poprzedniego filmu go zaczęłam. Dobra, Hero, uratuj sytuację. Oj, nie uratuję, oj, nie uratuję. Tak, dobrze, Firo, chociaż ci zabrał większość AP, ale uda ci się. No dobrze, Firo. Joj, i jeszcze level up. No, chyba cię. Zobacz, 70, a co? Mogę cię uśpić? No, tak. Sleep powder. To ja cię prędzej zabiję, niż ty mnie uśpisz. Zostały mi trzy poki mi zostały. A mi wszystkie. Kto? No tylko Glooma nie mam. Ale tak to wszystkie. Fluffy do walki. Chociaż nie, Fluffy'ego to ja oszczędzę, żeby się zlewelował. Teraz wystawię moją tajną broń. A jaką mi był? Oj to. O, ty! Serio, ty! Gin Salmete. Jak ty tam się zabijesz? Nie Dragon Breath. A zobaczysz. Wiem, że to jest legenda, ale i tak mój Charizard jest lepszy niż legenda. Tak, mam innego legendara, a Dejot nie ma. Oje. Jak pamiętam, kiedyś na serwerze, którego zrobiłem z Krzysiem przez Hamachi, miałem dziecko legendy, które jest o 1000 razy rzadsze od legendy. Dobrze, a ja tu mam legendę i teraz mam przewagę w walce, bo cię zabrałem już połowę HP. Nie, to wszystkimi Pokemonami ty tyle zabrałeś, a ja ci połowę jednym ciosem. Oj, to taka mała różnica. No nie mała, no nie mała. O nie. To było za łatwe. Serio? No ja używam czegoś, co jest bezlitosne. Tylko on nie został, co ty chcesz. A ja chcę Dragon Rage. On żyje. A ja nie mam pojęcia, jak to przeżył. Ale już zginie, bo używam Inferno. Mój pok na 50 levelu to tego nie przeżył, a Fluffy tak. Oj, Fluffy jest silniejszy niż myślałem. Bo ja wtedy użyłem Winga Ataku, a tutaj użyłem Inferno. To jest mój najsłabszy atak, jaki mam. To cię zszokuje. Beryny. Co to znaczy BRN?
Okej. Okay. Okej, okay, twój ostatni Pokémon nazywa się... Kamperu. Tak się Ale już zginął. Ja jeszcze żyję. Ale zginął. Jak ja coś użyję, to wtedy zginie. No właśnie. Ej, nie, to może teraz zróbmy walkę bez Charizarda, bo twój Charizard jest... Okej, okay, wezmę sobie jakiegoś innego, ale ty nie znasz mojej prawdziwej mocy. O, ja wiem, co sobie wezmę. Widzowie zobaczycie, co ja wezmę sobie, daję będzie mieć niespodziankę. Otóż... Ja też zobaczę, bo ja... Bo ja mam swoją tajną broń! Tak, tak. Najpierw wszystkie swoje poki. I potem sobie dasz sobie potem. O, wiem, co ja użyję. To sobie muszę z Lego. Wezmę Charizarda, wezmę sobie Persjana. Okej. Okay. Ja najpierw wezmę wytoczę Gastliego, żeby go zlevelować. Okej. Okay. Czyli tak. Mam teraz szansę wygrać, tylko muszę coś wziąć. Jakie takie Pokémony? O. W ogóle fajnie wygląda Gastly. No. Mój jest słabiutki. Zamiast Flaffiego to tam. To tam mojego ukochanego Pokémonka. O, ja już go znam, ja już go znam. To niby jaki, powiedz. Oj, to jest twój ewoluowany kolega. On właśnie nie ma ewolucji jeszcze, ale już... No nie ma. A, czyli to nie jest ten? No nie. Nie zgadłeś. No to już wiem, o kogo chodzi. Nie wiem, o kogo. Ja już jestem gotowy, strzelaj w Gastliego kolorem, dobrze, tak tym ulepić sobie Pokémony. Ja jeszcze wybieram sobie... Kao tego siada, to zamiast tego i uleczę je. Gdzie tu są? Ulecz te. Może. No dobra. Może. Laki jest jakoś się ulepszają, ale dobra. I dyni. Czekaj, zwiększę się sobie. Strzelaj Gastliego. Spokojnie, spokojnie. No dobra. Jakoś to przeżyłem. I 3, 4. Accept. O, ja już go znam, ja go zabiłem. Czemu no, ci kogo ja wytaczam? Nawet go nie widziałeś. A widziałem, bo go zabiłem. Ja wytaczam ciężkie działa! Nie wiem, go wziąłeś, ale mówię nie. Dragon Rage. Ja go miałem wziąć. A ja mam Dragon Rage'a. A ja się obejdę bez Dragon Rage'a. On ma Dragon Rage'a. No wiem. Ja też go mam. I to jest, co jest najlepsze, to jest ewolucja Magikarpa, najlepszego Pokémona. A skoro tak, to ja wezmę Hydropon. Wiecie, ci to prawie HP nie zabrało. Ej, wiesz, że twój Pokémon slipnął? Co? Jest, śpi, bo rest leczy cię, ale usypia. Boże. O Boże! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie chciałem tego. Ja wiedziałem, że tego użyjesz mimo to. Myślałem, że zadaje atak, dobra. Ogólnie to będzie... No tak, to ja wybieram Hyper Beam. Ogólnie to będzie seria, w której my będziemy właśnie walczyć. Walczyć ale na Pokémony, ale też współpracować. No, podróżować i będzie fajnie. Tylko tak... Tak, tam i coś tam, po świecie Pokémon. No, to jest taki pokazowy... I będziemy sobie żyć normalnie. No to jest taki pokazowy odcinek, w którym sobie walczymy i pokazujemy, jak to będzie wyglądać mniej więcej. Więc... No. Gin. To już coś dało. I to? Tam część ciężki działa. To też coś dało? Ej, coś stało. A ja wiem. Co to za... Pan mnie uśpiłeś. O wie. Ja nawet nie wiedziałem, że Fiero ma takie... Wytaczam Persjana! Persjan? Power Gem. Drill Peak, chociaż nie wiem, co to robi. A może tego użyję, bo to usypię. Oj, Persjana jakoś Nie uśpiło. Właśnie miałem to na końcu języka. O Boże. Jej! Fiero zgarnął XP z
pokonałem twojego Pokemona. Arboka mam. O nie, to jest ode mnie. Fajt. To właśnie jest mój Arbok. Nie, mi teraz troszkę laguje, ale... To nie... A mi w ogóle nie laguje. No dobrze, i tak będę kontynuować. A umrzyj. Chociaż dobrze, że w bitwie nie laguje, tylko tam w tle. Tam ty używam crunch. Nie wiem co to za atak, ale go użyję. Ja cię dednę zaraz. Chociaż nie, ja mam jedno HP. Ja mam jedno HP i ci jeszcze grożę twoim śmiercią, super. No właśnie, to jest to wystawię moje ciężkie działo. A nie widzę. O takie. Czekaj, nie widzę. Serio? Coś takiego dziwnego? A jak to sobie opałem niedawno? Używam Gluma. Comet Punch. Kometowy Punch? Glum zabity. No nie. Dobra, to ja biorę Gyarosa. O! Kangur versus... Dragon Rage. Comet Punch. Jakie to silne! Oj, to ja sobie kogoś zmienię na Elektrobaza. O, Elektrabas to już gorzej. Elektrabas. Wiem, że Pokemony elektryczne są słabe na naziemne, ale możliwe, że coś zdziałam. Wiesz, że to jest normalny Pokemon typu Normal Dark? Wiesz, że Pokemony typu Normal są wrażliwe na elektryczność? Bardzo wrażliwe. Dobrze, trudno. Jak mało HP? Shockwave. Oj, niedobrze. Zobaczmy jak to zdziała. Chyba muszę użyć Rage'a. Ile ci HP zabrałem? Okej, Thunder Punch! Elektrobas jest na tego Pokemona twojego dobry. Ha! Udało się. Musiałem użyć najsilniejszego ataku mojego. To ja wytaczam go z twojego. 17-levelowego Pokemona. Hej, no co? Ej, ten mój Kangurek jest silny. Poniżę cię. On jest silny. Co? On jest silny. Co? Atakuj. On jest silniejszy niż myślałem. Niestety to nie przyniosło efektu. Gastly jest odporny na Comet Puncha. A nie! Nie wierzę. No właśnie, dobrze. Właśnie to nie jest dla mnie dobre. Muszę zmienić Pokemona. A dla mnie jest bardzo dobre. Zmienię go na Archena. Archenarii. Już ci zadał. To ja używam tego. No co, wymarły Pokemon. Co ty chcesz od niego? Pożył. A nie Tist Power. Wiem, że pewnie źle wymawiam, ale mi tak wygodnie. Ja użyję... Dragon Rage. Jejku. Ale czas uścina. Ja też. Wiesz, że mam rzeczy, które mogą ożywiać i leczyć moje Pokemony? Ja teraz spokojnie, Wing Attack cię użyję i ten... Czekaj, muszę coś sprawdzić, okej? Okay? Czekaj, muszę coś sprawdzić. Plecak... HPPP... Ej, mam tylko 12 potionów! Gdzie zniknęły moje rzeczy na ożywianie? A ja nie wiem. Ja też nie. O, już mam... U, nowy atak! O matko, mała szansa. Zmniejszenie ochrony. Atak, który zmniejsza HP przeciwnika do HP użytkownika. Fajne. Użytkownika? No. Ty. Nie masz się nawet tego zrobić. Nie chcę mieć mniej HP! Chcesz. End Bador. Ej, weź na to To mi zabiera? Nie wiem!
Dobra, zmienię Arkana. To ja wezmę Cures. Ja nie wiem, co to za atak, ale coś mi pewnie robi. Ja wezmę Def Konga. Co? Tylko nie on. Biorę Armoka. Gastro Acid. Harpok, cicho. Signal Beam. Resta nigdy nie użyję już. Aquadet. Oh yeah. Jeszcze raz cię leczy. A jaki on ma typ? Defkong wodny jest ty. Jaki? Wodny. Typu... Wodny? Water. Wodny są wrażliwe na truciznę. Tak mi się wydaje. To by było logiczne. I na prąd tym bardziej. No na prąd tym bardziej. Szkoda, że mi go zabiłeś. No. Ale taka walka jest fajniejsza bez twojego najlepszego. Charizarda? No. Ej, PSN. Co to znaczy? Twój Pokémon ma jakiś efekt PSN. Lol. Ja wiem, może tam, że to jakieś trucizny. Jak ktoś wie, to nie... Może cię zatrułem, bo użyłem potion string. Dobra, teraz cię ugryzę. Jak ktoś wie, co to znaczy, to niech napisze w komentarzach. Dokładnie. Co pisze na mojej perspektywie trochę reaguje. Może przez animację sobie wyłączę animację. W następnym odcinku będzie może lepiej. Nadejad cię... Cześć, mnie nie w ogóle już nie laguje. Nadejad ta perspektywa pewnie nie laguje, więc jak... W ogóle... Tylko czasami przelatuje mój ekran przez bloki. No mi też, więc jak będziecie chcieli, żeby obejrzeć sobie bez lagów, to obejście. O, co? O, zabiliśmy się nawzajem chyba. Lol. Nie miało tak wyglądać. Wow, ej, Arbok mi ewoluuje. Kto? Arhen. Serio? No, o tak widzowie, macie fajne coś. Jednak warto będzie obejrzeć moją perspektywę mimo lagów, oje. Ewolucja. Zaraz zobaczę na co. I uwaga. W Areopsa. Areops? Jest. Nie wiesz co to jest, weź go wystrzel. Dobrze znam Pokemon, ale po wyglądzie. Daj go pokaż. Oto on. Chciałem się. Gdzie on to po raz? Ej, chodź na środek areny, bo ludzi mało jest. Czekaj, o jest Areops. O, pokaż. Ty nawet nie wiesz co to jest! Ty nawet nie wiesz jaki to fajny Pokémon! Ty, jak zdobędziesz specjalną płytę, to jest ze Skillem Fly, będziesz mógł na nim latać. Oh yeah. Tak samo jak ja na moim Charizardzie. O nie, będę latać na wymarłym Pokemonie. To będzie fajne. To nie jest normalny Pokemon, to jest wymarły. No mówię. To jest wymarły Pokemon latający. No tak właśnie. Dla ścisłości. Ale... I uważajcie, jak tu będziecie wchodzić. Na spawnie włącza się muzyka. Zła. Znacznie głośna. Zła muzyczka. Chociaż nie jest. W sumie jest fajna, ale... No fajna, ale głośna. Chcę wyłączyć. Dobra, to gdzie by się tutaj teleportnąć? Okej, okay, Krzysiu, może chodźmy na warpy. Okej. Okay. Ja wiem sobie arbuzy. Om nom 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 nom. Czekaj, wyłączę sobie animację, ale o... Chodźmy na teleportację survival w warpach. O, od razu lepiej. Ale co zrobiłeś? No, wyłączyłem sobie animację. A. Chociaż nie no. Nie, trochę lepiej jest, bo wcześniej co sekundę nagrywało. I wiesz, który mam level? Oj, wale nie wiem. 69 na pasku Expis. Ja mam 61. Ej, ta droga jest płatko. Dobra. W następnym odcinku postaram się, żeby nie lagował. Wyłaśnie mi w tym odcinku co te lagi. Jak nie chcecie lagów, to odsyłam do Dayota. Dobra, gdzie ty jesteś? Ja się tepłem na warp survival. A gdzie on jest? On, Pokemony mi się zrespić nie chcą. A co w tym samolocie, wiesz? A. Znaczy w tej łodzi. Tam gdzie są wszystkie warpy. Dobra, wiem.
Nie chcą mi się Pokemony zrespić. Co? Chcę Pokebola, ale mi się nie respią. Czekaj, ja tam idę. Teraz ja klikam losowy TP. O, jestem gdzieś w jakimś dziwnym miejscu. A ty gdzie poszłeś? Na Nowownię, Pokelastię, Mykowice, Survival po drugiej stronie. Survival jest, dobra. Jak chce, tepnij się do mnie TPA, bo to jest losowe TP. Tak, to jest TPA. Dybar. Dobra. Nie masz dostępu do tej komendy, no oczywiście. Co? To ja ci podam moje kordy. Tepnij losowe TP i się do mnie tepnij i iść do naszego... iść do moich koordynatów. Ja czekam na ciebie na koordynatach... 800, X800, Y70 i Z577. O matko, napisz mi na Skype. Dobra, to ja robię cięcie. Ja nie będę robić cięcie. Dobra, ja to zrobię. Poczekaj. Czekaj, dla bezpieczeństwa to ja zrobię programem cięcie, bo nie zapomniemy. Siemaneczko, znaleźliśmy się, jej! Jej! Ja też puszczę swój. No siemaneczko, widzowie, już się znaleźliśmy. No nie było tak trudno, po prostu się troszkę rozejrzałem i spotkałem Krzysia. No to idziemy sobie dalej. Zwiedzajmy świat. Połapimy pachę komony może na jakieś... Chodźmy do kopalni. W kopalni nie ma żadnych nieprzyjaznych modów. Są same Pokemony. Tutaj ogólnie są same Pokemony. Nie, to nie jest jaskinia. Wiem, ale kopiemy się do jaskini. A czekaj, czekaj, oj, chcę z tym wyjść. Masz kilo? Mam, jak sobie. To kopmy się pod siebie. A to ja się tu będę kopać. U mnie jest 3 lata, że nie. Ja też latam, ale już nie latam. U mnie? Panie widzowie, ja wiem jak włączyć... Mogę ze sobą powiedzieć. Ja wiem jak włączyć takie coś fajnego. Na przykład, że zdobywamy takie dwa itemki, taki hełmik. Ale i zakładamy na przykład o tutaj. I tutaj na Gastiego i na mojego Charizarda. I się wtedy robi tak fajnie, że jak walczę Charizardem, to nawet nie muszę wyjmować Gastiego i już dostaję połowę levela. Znaczy połowę XP, z której dostał Charizard. Ej, czemu u mnie latasz i sobie kopiesz? A to pewnie dlatego, że ja kopię się w dół. I jest strasznie ciemno. A wezmę sobie w ogóle podjaśnię. No właśnie. O, lepiej. W ogóle czemu nie widać kopalni? O, już jestem na 16, na levelu 16. Jak chcesz, to skacz do mnie. Ja też nie wiem, czy przeżyjesz. Na 16? Jestem na 45, a u mnie tam się jeszcze nie dokopały. Kop się, kop. Ej, ja mam rangę leszcz. Dlaczego? A ja też mam. Muszę zdobyć... Ja nie wiem dlaczego. Muszę zdobyć odznakę tęczy, tylko nie wiem gdzie. Dobra. Ja wiem, wystarczy czy pokonać specjalnego trenera i już. Ej, teraz może się stąd wykopiemy, bo tak będziemy kopać ten odcinek. Tak, my... Wiesz, że można wpisać ukośnik spawn. Dobrze, ale my się znaleźliśmy już teraz na tych dzień. Zróbmy to sobie kobla. Czekaj, ja się wykopuję na górę. A ja podsadzam się koblem. Ja też. Wow. No. A! Co a? Skoczyłem do twojej kieszeni. A spokojnie, bo ja robiłem tam tunele do przodu i tego ogólnie. To jest przypadek i teraz tu utknąłem. Będę musiał się chyba sam pożegnać. Czekaj. Dobra, wyjdź. Nie utknąłeś i nie utknąłeś. Jakoś stąd wyjdę. O! Jakoś to mało powiedziane. Ej, DJ, można za odpowiadanie na pytanie na czacie dostać shiny legendy. Wiem, może dostaje się za to nagrody. Nie wiedziałeś? No ale nie wiedziałem, że aż takie. Kiedyś ktoś dostał Dirta, więc... No właśnie, kiedyś ktoś dostał Dirta. Ja mam arbuzka. Dobra, chodźmy na... Witaj, wykopałem się. U mnie też się zbugował. Papa. Ty się zbugowałeś. Ja wyszłem. Jestem... Idę tu tam latem. Zbugamy nasze dziurki. Dobra. Ja zakończę ten odcinek z przylatającym tobie. No po se lat... Chodź tu Krzysiu, gdzie ja jestem? U mnie latasz koło mnie. A, to masz laga. Ja nie mam laga. U mnie patrzysz się w górę i nic nie robisz. A u mnie ty się patrzysz w dół i nic nie robisz. Dobra, będziemy musieli się relognąć, ale ja się skończę. Ty się relognisz. Dobrze.
ty też. No jak ty zadziała, to ty też. Ja jestem już pełna. Okej. U mnie się jeszcze nie tepłość. Czekaj, bo się stąd pożegnam. Dobra, dzięki za oglądanie tego pierwszego odcinka. W następnych odcinkach postaram się... Tak, i to się u mnie jeszcze będzie. Dobra, jak zwykle. Dobra, w następnym odcinku postaram się, żeby już tak nie lądziło, więc... to był taki pokazowy odcinek pokemonowy. Walka i w ogóle. Więc trzymajcie się, cześć!